Jestem tylko tym, kim jestem tu, małym człowiekiem, co szuka słów, by nazwać to coś, co nazwać nie daje się. Dobrze, że jesteś tu, kochamy cię. Nie umiem modlić się tak, jakbym tego chciał, ale dziś wierzę w to, że człowiek już nie jest sam. Świat zaciemnia w nas jasne tło. Dobro przebiera się, by zagrać w zło. I nie wiem, czy w nas jest siła lub wiara w to, aby nie wyprzeć się, nie krzyknąć, nie znam go. Nie umiem modlić się tak, jakbym tego chciał, ale dziś wierzę w to, że człowiek już nie jest sam, nie jest sam. Dzięki za serce twe, za wiarę twoją, mówisz nie lękaj się, gdy świat się boi. Dzięki za prosty fakt, że jesteś z nami, że chcesz być z nami, zostaniesz z nami poza czas. Dzięki za serce twe, obecność twoją, bardzo kochamy cię, bardzo kochamy cię. Więc zostań z nami. Dzięki za serce twe, za wiarę twoją, mówisz nie lękaj się, gdy świat się boi. Dzięki za prosty fakt, że jesteś z nami, że chcesz być z nami, zostaniesz z nami poza czas. Dzięki za serce twe, obecność twoją, bardzo kochamy cię, bardzo kochamy cię. Więc zostań z nami poza czas. Dzięki za serce twe, obecność twoją, bardzo kochamy cię, bardzo kochamy cię. Więc zostań z nami poza czas. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie i do bardzo wiedzieć i do rodziców chrzestnych, dziadków, przybyłych gości, moich parafianów. Zanim dzieci wejdą uroczyście do naszego kościółka, ładnie przygotowanego, to pragnę poświęcić wcześniej książeczki i pańce. Módlmy się. Panie Boże, nasz Twój Syn umiłowany umarł na krzyżu, aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię, błogosław te książeczki, te różańce, wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mieli jedynie uczestnictwo w obrocach śmierci i zmartwychwstania Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosław tatusiu, błogosław mamusiu, błogosław.
nie pani weźmie. Co, drogie dzieci, przygotowane? Tak? Dobrze, zciszamy się, kochani. I rozpoczynamy, tak? Ładnie. Ze śpiewem na ustach wchodzimy do kościoła. Doniosłości tego wydarzenia prosimy Ciebie, Księże Proboszczu, Pasterze.
pasterzu tej parafialnej wspólnoty, abyś przyjął tych młodych parafian do pełnego uczestnictwa w eucharystycznej uczcie Jezusa. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Święty nie będą z nami wszystkimi. I przyzuchem Twoim. To wielki zaszczyt, kochani, uczestniczyć w dniu dzisiejszym mi jako proboszczowi i przewodniczyć tej liturgii, kiedy wiemy, że te dzieci są dobrze przygotowane, aby w sposób pełny po raz pierwszy dzisiaj właśnie w tej mszy świętej uczestniczyć. Drogie dzieci, śpiewaliście na początku, patrz tu przed Tobą stoi Twe dziecię. Jesteście dzieci, nie tylko rodziców, ale również dziećmi Boga. Dzieci są dziećmi Boga przez to, że Bóg dał nam wszystkim życie, dał nam dobrych ludzi, dał nam rodziców, dał nam nauczycieli, katechetów, po to, abyśmy szli przez życie i mieli w tym życiu jasny cel. A tym celem w naszym życiu ma być życie według przykazań Bożych. Te przykazania Boże poznałyście, drogie dzieci, dlatego też jesteście przygotowane. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam więc rodziców tych dzieci, witam dziadków, witam rodziców chrzestnych, witam rodzinę, która również przybyła, aby cieszyć się razem z nami i z tymi dziećmi. Chcemy przez udział na mszy świętej, zanim będziecie się cieszyć w swoich domkach, domach, kiedy wrócicie do domu, chcemy modlić się intencje tych dzieci w tym ważnym dniu ich życiu, aby Chrystus, którego po raz pierwszy przyjmą, aby ten Chrystus ich prowadził przez całe życie i aby byli zawsze poprzez dobre swoje postępowanie otwarci na to, żeby Bóg zawsze im odpowiadał, jak mają żyć, jak mają postępować. Abyśmy mogli te łaski dla naszych dzieci wyprosić, uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam. Myślą o uczynkiem zajmowań. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze-Żywicę, wszystkich aniołów i świętych, Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Bogu. Wszego, niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Thank you.
Thank you.
że jego uczniów wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który dawa Syn Człowieczy, jego to bowiem pieczęcią swoją naznaczył Ojciec. Oni zaś rzekli do niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: na tym polega dzieło zawierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. Rzekli do niego: jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Oto słowo Pańskie. Spowiedź Świętą przez was
sale przez waszych rodziców. Przygotowaliście swoje serca i one są tak białe, jak te nasze dzisiaj szafy. Tam nie ma brudu. Brud jest w sercu wtedy, kiedy jest grzech. Wy dzisiaj ufam, że jesteście bez grzechu. Jesteście przygotowani na to, aby ten Chrystus pod postacią Eucharystii przyjęty zostanie właśnie w sposób godny i w was znajdzie tam mieszkanie. Drogie dzieci, to jest przejaw miłości. Miłości musicie mieć w świadomości to, że obok tych rodziców, którzy obok was siedzą i znajdują się dzisiaj, oni was kochają. Bo gdyby nie kochali, to by was to nie było. Ale obok tych rodziców jest jeszcze Bóg, który dał wam życie, który chce was prowadzić przez wasze życie. Wystarczy tylko, aby się na Niego otworzyć. Dlatego też od dnia dzisiejszego starajcie się jak najczęściej. Kiedy będziecie w kościele, czy to w tej świątyni, czy gdzie indziej, żeby przyjmować Pana Jezusa w czasie Eucharystii Przyświętej do swojego serca. Żeby, kiedy zagnieździ się w waszym serduszu grzech, już przecież możecie przystępować do bratek konfesjonalnych. Możecie spowiadać się, możecie oczyścić jakby na nowo swoje wnętrze, aby Bóg tam zamieszkał. A was, drodzy rodzice, dziadkowie chrzestni, proszę. Proszę właściwie o tylko jedno i wcale dużo wysiłku nie kosztuje was. A mianowicie, żebyście nie przeszkadzali. Przyjść dzieciom do Boga. Pismo Święte jasno mówi. To przeszkadza przyjściu do Boga jednemu z tych najmniejszych, byle byłoby dla tego człowieka, który przeszkadza tym dzieciom w pójściu do kościoła i w przyjęciu Eucharystii. Byłoby temu człowiekowi lepiej przywiązać kamień muliński do szyi i do morza lepiej by było go wrzucić. Nie przeszkadzajcie, drodzy moi drodzy, bliscy tych dzieci, na to, żeby one uczestniczyły przede wszystkim w Eucharystii, we mszy świętej. To jest właśnie czystość duszy, to co boskie oddać Bogu ze swojego życia, to co cesarskie cesarzowi. Od momentu mszy świętego, kochani, nie powinno być tak, że na Komunii Świętej tak wierszyki, łańki, dzieci przygotowane za tydzień będą, bo może jeszcze biały tydzień, za miesiąc, za dwa, za trzy dzieci nie ma w kościele. Tak nie powinno być. Patrzmy i nie równajmy się z tymi, którzy są gorsi. Wziąć się trzeba kurze. Ku lepszemu postępowaniu naśladować trzeba tych, którzy są przykładni w tym względzie. A więc kochani moi rodzice, przeszkadzajcie przynajmniej w tym, żeby właśnie niedziela była dniem Pańskim. Sami dajcie przykład do tego, żeby ten dzień Pański rzeczywiście różnił się od innych pozostałych dni. Dzień Pana Boga. Dzień Pański. Przyjdź do Pana Boga. Oddaj Bogu ze swojego życia, bo to się Bogu należy. Ten czas niedzielny. Dlatego też ufam, drodzy moi, drogie dzieci moje, kochane, dobrze wam przygotowane, że będziecie pamiętały, że i cieszyły się z tego, że już w sposób pełny możecie od dnia dzisiejszego uczestniczyć w przyświętej, że tak jak chcecie posilać swoje ciało, kiedy jesteście głodni, to wyciągacie rączkę po chleb powszedni, mówicie do mamusi, daj mi chleba, bo jesteś głodny. Tak w taka niedziela, kiedy przyjdzie, a nawet w sobotę wieczorem, już sobie zagląduję w głowie. Przecież ja też ze wsi pochodzę.
odbywało się wieczorem na niedzielę. Gdy rano człowiek wstał, już wiedział, spojrzał, dzisiaj nie był rano, a po dzisiaj nie działał. To już było zbudowane, kochani, nie śmiejmy się z tych starych czasów. To wcale nie są zacofane czasy. To są piękne tradycje, które powinny być wyjmowane w naszym życiu. Dlatego też, kochani mówię, starajmy się docenić to, że pierwsze komunia święta to ważny dzień w życiu każdego człowieka, a dzisiaj w życiu właśnie tych naszych dzieci. Że one oprócz tych darów, z których będą się cieszyć, które dzisiaj od was otrzymają, prezenty tak zwane, że największym tym właściwie prezentem, ale duchowo, dlatego może nie tak cieszy, a powinien cieszyć, jest sam Jezus, który w domu będzie od dnia dzisiejszego Bóg zawsze przybywać do naszego życia, do serca. Wystarczy mieć to sumienie i serce przygotowane. Rzeczy więc, aby to serce zawsze było czyste, drogie dzieci, aby się jak najczęściej przygotowały Pana Jezusa do swojego serduszka, a wszystkich dorosłych proszę jeszcze raz o to, żeby dzieciom po prostu nie przeszkadzać, przychodzić tutaj do Boga. Amen. Powstajmy teraz i nastąpi wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary przez nasze dzieci. Dlatego też na ten moment zapalamy świece, więc Panie podchodzą, a dzieci poproszę rodziców, żeby pomogli podpalić te świece. Z martwych i zasiada po prawicy Ojca.
A czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą próbą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Ja się uświecę. I odpowiednio poszedł. Światłem swego ducha nasze myśli i pragnienia serca.
Rozpal miłość i przyjmij dary, które Ci niesiemy. Świecę, znak Chrystusa z martwych stałego. Panie Jezu, pomóż nam być Twoją światłą dla świata. Kwiaty, symbol naszej wdzięczności za dar Eucharystii, w której Jezus przemienia nasze serca, wypełniając je swoją miłością. Dar serca. Jak pierwsi chrześcijanie chcemy dzielić się tym, co mamy. Z dobroci serc naszych rodziców składam w dar ołtarza. Z radością wołają.
Twojego Ducha wystały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to wolnie dał się mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego wiecznego przymierza, która za was i ze mną będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie podany, aby Duch Święty zjednoczył wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wybrali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nim jesteśmy, dlatego śmielamy się Bogu.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Ale nie jestem godzien, aż przyszedł do mnie, ale to jest tylko słowo, a będzie wyzwolona. Thank you.
abyś mógł uświęcić nas przez udział eucharystyczne i sprawy ciało i krew Chrystusa, ułaskawiamy nas w pragnie miłości Mu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Gracias.
Pierwsza komunia święta naszych dzieci jest dla nas obecnie szczególną radością. Cieszą się goście, świętuje cała parafia. Czujemy się zobowiązani do troski o rozwój życia religijnego naszych dzieci. Chcemy dawać im świadectwo życia, prawdzie i miłości. Tobie, księże proboszczu, ojcze parafii, dziękujemy za radość dzisiejszego dnia i za dar Jezusa Eucharystycznego, podanego naszym dzieciom. Prosimy Cię o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, by nasze dzieci wzrastały w mądrości i łasce Bożej na większą chwałę Bożą. Zabrę wszystkich. Gwiazdo zaranna, w imieniu chorych,
nas. Położenie wierne. Królowa aniołów. Królowa patriarchów. Królowa proroków. Królowa apostołów. Królowa męczenników. Królowa wyznawców. Królowa dziewic. Królowa wszystkich świętych. Królowa bez mazy pierworodnej poczęta. Królowa niebowzięta. Królowa różańca świętego. Królowa pokoju. Królowa Polski. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, prosimy Cię, Panie Boże, pozwól nam, cudom Twoim, cieszyć się Twoim zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, teraz przez urodzie do wczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. I polećmy właśnie pod opieki Matki Bożej, nasze dzieci, pod Twoją obronę. Ojciec i Synu Święty. Amen.